Solidarności. Nowe budynki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu otworzył dziś szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Inwestycje za prawie 2 miliony złotych dofinansowały m.in. samorządy Przemyśla i powiatu. Głównie jest to jednak część rządowego programu modernizacji służb mundurowych. W ciągu 3 lat polska policja, Straż Graniczna i pożarna mają dostać ponad 9 miliardów złotych. Rozbudowana część komendy to nowe garaże i długo oczekiwane obiekty zaplecza technicznego. W ramach 2-milionowej inwestycji powstał m.in. w pełni wyposażony warsztat do naprawy pojazdów oraz specjalistyczna pralnia strażackich mundurów. Komenda ma też od dziś profesjonalną myjnię samochodową. Do tej pory przemyscy strażacy niestety musieli myć samochody na zewnątrz, co w warunkach zimowych było bardzo uciążliwe, powodowało zamarzanie sprzętu, a oprócz tego tworzyło nam na placu dosyć sporą taflę, taką lodową. Teraz będzie inaczej i choć to inwestycja nie bezpośrednio w specjalistyczny sprzęt używany w akcjach ratowniczych, to dla strażaków ma tak samo duże znaczenie. Zgodnie podkreślają, że są nie tylko dobrze wyszkoleni, ale też bardzo dobrze wyposażeni. A kolejne inwestycje sprawiły, że postęp w tym zakresie jest ogromny. Państwa Straż Pożarna obchodziła 25-lecie, czy w tym roku. No myślę, że nie ma co porównywać Straż Pożarna 25 lat temu, a Straż Pożarna dzisiaj. To jest nowoczesna formacja, posiadająca dobrze wyszkoloną kadrę i naprawdę dobry sprzęt, który no, pozwala nam praktycznie reagować w każdym przypadku na zagrożenie, które występuje na Podkarpaciu. Rządowy program, o którym mówił dziś w Przemyślu Mariusz Błaszczak, szef MSWiA, to szansa na dalszy rozwój. Zaplanowany na lata 2017-2020 przewiduje inwestycje, zakup sprzętu oraz podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników wszystkich służb podległych resortowi, także strażaków. Program modernizacji służb mundurowych to program określony na 4 lata, wprowadzony już od 1 stycznia tego roku. To program, w wyniku którego do Państwowej Straży Pożarnej trafi prawie 1 miliard złotych właśnie na nowoczesny sprzęt, na nowoczesną infrastrukturę. To ważne, bo strażacy coraz rzadziej wyjeżdżają do pożarów jak kiedyś, coraz częściej do wypadków i akcji ratowniczych związanych na przykład z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Powstały specjalistyczne jednostki chemiczne, wysokościowe, ratownictwa technicznego. Tu także potrzebne są inwestycje. W następnym roku na Podkarpaciu rozpoczniemy inwestycję budowy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Rzeszowie. Ona jest potrzebna, mamy środki w tej ustawie modernizacyjnej, będziemy ją budować. W Polsce będziemy budować 52, w sumie w ramach tej ustawy 52 jednostki. Pomogą też projekty unijne. Najnowszy z nich, podpisany wczoraj, to ponad 200 milionów złotych na sprzęt do ratownictwa drogowego. Podczas spotkania ze strażakami minister kilkudziesięciu wręczył resortowe odznaczenia. Niezwykły medal młody bohater odebrał 14-letni Mateusz Król z Rzeszowa. W styczniu nastolatek uratował życie mężczyźnie, który za psem pobiegł po zamarzniętym Wisłoku. I gdy lód się załamał, zaczął się topić. Moim zdaniem to każdy powinien w tej sytuacji się tak zachować. Widać taką wspólnotę w pojmowaniu poczucia dobra, świadczenia dobra innym ludziom pomiędzy funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, którzy zawodowo na co dzień stoją na straży bezpieczeństwa i w sytuacjach kryzysowych niosą pomoc potrzebującym, no i w postawie Mateusza. Po południu szef MSWiA spotkał się z komendantami wojewódzkimi i powiatowymi Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej z Podkarpacia. Rozmawiali o planach związanych z programem restrukturyzacji służb mundurowych i konkretnych potrzebach podkarpackich jednostek.